Nigdy nie było na moim kanale filmu, reportażu z montażu jakiegoś gotowego kitu. Tak sobie pomyślałem, że to będzie fajny temat dla osób, które nigdy nie trzymały lutownicy w ręku, a chciałyby złożyć sobie jakiś układ elektroniczny. Otrzymałem paczkę z gotowym kitem do składania. Fajnie to się to nazywa, kit, czyli zestaw do montażu, która próbuje to otworzyć. Dobra, podarujmy sobie ten unpacking. No i to jest zawartość tej paczki. To jest kit z przedsmacniaczem mikrofonowym. Po prostu nie chciało mi się konstruować własnego. Mógłbym zrobić na lampach na przykład. Na omawianym niedawno układzie szeregowego połączenia lamp. No ale zależało mi na niskim napięciu, bo to tylko 12 V zasilania. I zależało mi na tym, żeby było to malutkie. To jest do mikrofonu dynamicznego. Nie do mikrofonu elektrytowego, więc taki właśnie układzik. Patrzcie, jak ładnie zapakowany. To szkoda, że nie włożony pomiędzy te biury, tylko na samym wierzchu. Przedsmacniacz mikrofonowy kit AVT3. Jak piszą tutaj, przedsmacniacz mikrofonowy jest niezbędnym elementem każdego systemu nagłośnieniowego. No my nie będziemy układać systemu nagłośnieniowego, tylko chcę czasem podłączyć mikrofon dynamiczny do komputera po to, żeby mieć narrację niektórych fragmentów moich filmów. Układ TDA2320 zapewnia pasem przenoszenia 70 Hz do 12 kHz przy zawartości harmonicznej poniżej 0,1%. Zasilanie 12 V. I to się idealnie nadaje do tego, żeby taki wzmacniacz zastosować w tym przeznaczeniu, które chcę. Zrobię ten film na zasadzie reportażu z montażu takiego urządzenia. Przy okazji powiem Wam, jak się do tego przygotować, jakie narzędzia trzeba sobie zgromadzić i przyrządy, żeby poprawnie taki zestaw do montażu sobie złożyć. I żeby było to złożone z sukcesem. Także przeniesiemy się do warsztatu za chwilę i zaczniemy zabawę z tym układem. Film nagrywam w listopadzie. Pewnie wrzucę go gdzieś w okolicach świąt w przyszłym roku. Teraz mamy 2019, to pojawi się to w okolicach kwietnia 2020 roku. Jako lżejszy świąteczny temat. A więc do dzieła. Jak zorganizować sobie stanowisko do montażu takiego właśnie zestawu? Mam tutaj książkę. No, to jest stara książka, która jest z 1974 roku. I tak po prawdzie organizacja, wyposażenie stanowiska serwisanta elektroniki, no, przez te lata się nie zmieniła. Na pewno przyda się coś do obcinania końcówek. Najlepsze są takie szczypce. Nie warto szczędzić na jakości kupowanych narzędzi, ponieważ potrafi się to zemścić w takim sensie, że narzędzie szybko się zepsuje i będziecie musieli niebawem kupić nowe. Więc nie warto szczędzić na narzędziach, na kosztach. Jakieś cążki do obcinania, jakieś szczypce radiowe, boczne. Kombinerki są mało praktyczne w tym przypadku, ponieważ no, mają dużą powierzchnię roboczą tego czoła. No ale jak już macie kombinerki, to ewentualnie możecie posłużyć się pensetą do montażu takich drobnych elementów. Na pewno któryś z tych elementów do wylutowywania nieprawidłowo zamontowanych podzespołów. Śrubokręty wszelkiego rodzaju przydadzą się podczas montażu tego układu elektronicznego do jakiejś obudowy. Na pewno potrzebujemy coś
czym będziemy mieli mogli oskubać, czyli odizolować przewody, które będziemy używać do montażu na przykład gniazd wejściowych, do montażu zasilania, bo taki układzik no, trzeba jakoś połączyć ze źródłem napięcia i źródłem sygnału oraz wyjściem. Na pewno jakiś miernik się przyda do pomiaru napięcia i tester do pomiaru elementów. Te testery nie są zbyt drogie, dla początkującego elektronika są dobrą sprawą. Bardziej rozbudowane narzędzia można kupić, ale wiadomo, że przy amatorskim działaniu nie ma to zbyt dużego sensu. Dobrze, mamy ohmomierz, voltomierz, mamy jakieś narzędzie do odizolowywania, do rozlutowania, ale zapomnieliśmy o bardzo ważnej rzeczy, jakim jest lutownica. Ta lutownica jest to lutownica grzałkowa. Na końcu mamy tutaj grot. Musi być czysty, do tego służy właśnie ta gąbka. Ona jest mokra. Po prostu dlatego, że taką mokrą gąbką bardzo dobrze jest oczyścić grot tej lutownicy. Przyda się jakiś pędzel. Dlaczego? Bo będziemy używać do czyszczenia płytki substancji albo acetonu, albo alkoholu izopropylowego, po to, żeby wyczyścić stopnika płytkę, więc przyda się jeszcze jakaś kuweta. Tutaj akurat kuwety no mam z częściami. Tutaj jest kuweta czerwona, tam jest kuweta niebieska, jakieś części w niej leżą od magnetofonu, czekają na swoją kolej. Dobrze jest miernik wyposażyć w jakieś końcówki pomiarowe. Tutaj akurat jest taka końcówka pomiarowa, którą możemy zaczepić na stałe. Przydają się takie rzeczy. No i w przypadku przedwzmacniacza nie potrzebujemy sztucznego obciążenia. Przyda się też jakiś topnik w postaci kalafonii. Przyda się też jakieś spoiwo. Nie musi być takie grube, może być cieńsze, jak na przykład to. I co jeszcze by nam tutaj się przydało? No generalnie miejsce na montaż i demontaż tego kitu AVT. Po wygospodarowaniu miejsca i skompletowaniu narzędzi ważną rzeczą jest zapoznać się z produktem, który chcemy zmontować. To nie jest dużo czytania, w związku z tym, no, żeby wiedzieć, dlaczego jakiś układ nie działa, co źle zmontowaliśmy w przypadku niepowodzenia, dobrze jest wiedzieć, jak ten układ powinien działać. Opis, zwróćcie uwagę, w przypadku tego prostego przedwzmacniacza opis zawiera się w kilkunastu zdaniach, w kilku słowach. I tak, schemat elektryczny wzmacniacza znajduje się na rysunku 1 i to jest właśnie jeden kanał tego wzmacniacza. Układ US1 to jest układ ten. Jest wzmacniaczem operacyjnym specjalnie przeznaczonym do tego typu zastosowań. Elementy RC włączone w pętle ujemnego sprzężenia zwrotnego kształtują charakterystykę przenoszenia. Potencjometry P1 i potencjometr P2, muszę się zorientować, gdzie on jest. Tu jest P2 dla drugiego kanału. Ułatwiają ustawienie poziomu napięcia wejściowego z mikrofonu, co umożliwia zmniejszenie ryzyka przesterowania stopnia wejściowego. Wartość rezystancji tych potencjometrów można dobrać w zależności od stosowanego mikrofonu. Przy około 1 kOhm większość mikrofonów będzie pracować poprawnie. Impedancja wejściowa ma wartość około 800 ohmów. Mój mikrofon ma impedancję 600 ohmów i nie wiem, jaki wzmacniacz musiałbym zastosować, żeby to działało prawidłowo, o jakiej impedancji, więc będziemy robić doświadczenie. Kondensatory C1, zwróćmy uwagę, gdzie one są, tutaj jest C1 oraz C5, to jest tutaj ten kondensator, ograniczają od góry pasmo przenoszenia. No wiadomo, mamy tutaj filtr dolnoprzepustowy. Zapobiegając jednocześnie wzbudzaniu się wzmacniacza, co jest dość prawdopodobne ze względu na bardzo duże wzmocnienie napięciowe.
Podobną rolę spełniają elementy R8-C10. Musimy zlokalizować, gdzie jest R8 i C10. No, gdzie one są? Widzicie je gdzieś? Tu są R8 i C10, tu. I R7 i C9, tutaj. W pętli sprzężenia zwrotnego. Montaż i uruchomienie. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej pokazano na rysunku drugim. No to trzeba sobie obejrzeć. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. No właśnie, jakimi? Układy scalone montujemy w podstawki, dzięki czemu ewentualne naprawy urządzenia nie będą zbyt kłopotliwe. Daliście podstawkę? Daliście. Uruchomienie należy rozpocząć od dokładnej kontroli jakości montażu. To zaraz się tym zajmiemy. Następnie dołączamy napięcie i sprawdzamy, czy napięcia na wyjściach US1A i US1B są równe połowie wartości napięcia zasilania. Chodzi o nóżkę numer 1 i nóżkę numer 7. Jeśli tak, to do wejścia układu dołączamy mikrofony i przy pomocy potencjometrów P1, P2 ustawiamy poziom sygnału na wyjściu. Proste, banalnie proste. No dobrze, ogólnie przyjęte zasady montażu. Ogólnie przyjęte zasady montażu. Zanim nie zaczniemy montować, a zapoznaliśmy się już z opisem technicznym tego kitu, warto sprawdzić, czy dostarczono nam wszystkie elementy. Mamy tutaj zapakowane wszystko w woreczku strunowym i podzielmy sobie wszystko na odpowiednie grupy elementów. Jak widzicie, są tak ładnie pospinane parami. Rezystory, no tu mi się już oderwało coś, ale to mało istotne. Teraz tak, tu mamy jakieś rezystory i tu mamy rezystory. Jeżeli nie znacie kodu paskowego, to dobrze jest mieć miernik. Tutaj mamy 1, 0 i 3 zera, czyli 10 kilo. Tak to się czyta. Tutaj mamy, o ile mnie wzrok nie myli, brązowy, czarny i żółty, czyli 1, 0 i 4 zera, 100 kilo. I mamy, o, tu jakiś wolny strzelec. 1, 0, 1, 100 ohmów. Mamy taki? Tak, mamy. Dobrze. Ustawmy sobie. Tutaj to są jakieś... Co to są za kondensatory? Dobrze, ustawmy sobie kondensatory. Kondensatory montujemy najczęściej na końcu, przed układami scalonymi. Tutaj montujemy w podstawki. Tak, mamy pogrupowane elementy. Jeszcze tutaj mi zostały te potencjometry montażowe. Układ scalony z podstawką. Tutaj mamy jeszcze te drobiazgi w postaci kondensatorów ceramicznych. No i to jest wszystko. I teraz czytamy, co tutaj mamy, jakie rezystory są i szukamy ich, czy dostarczono nam do tego kitu. Oczywiście nie będę teraz tego robił przed kamerą. Sprawdzę sobie to, a potem wam powiem, czy wszystko jest w porządku. Mam sprawdzone i pogrupowane elementy. Należy przystąpić do montażu. Pierwszymi rzeczami, które w ogóle należy zamontować na płytce drukowanej, jest wszelkiego rodzaju mostek albo przelotka. W tym układzie nie występuje jakikolwiek mostek. Mostki wykonujemy z końcówek takich elementów albo z przewodów srebrzonych, w zależności od tego, co macie pod ręką. Możecie sobie na przykład odizolować jakiś przewód miedziany i z tych przewodów możecie wykonać sobie mostki. Dobrze. Jeżeli mostki mamy wykonane, czego nie robiłem w tym przypadku, ponieważ mostków nie było, możemy zamontować rezystory. Pamiętajcie o metodzie Shinzakanko,
o której Wam kiedyś opowiadałem, warto ją stosować, gadać do siebie, bo w tym momencie trudniej zrobić błąd. R1, R2, 390 ohmów. Mamy tutaj rezystor 390 ohmów. One już wcześniej zostały sprawdzone. Możecie jeszcze raz sobie powtórzyć za pomocą ohmomierza i sprawdzić, czy rzeczywiście one mają te 390 ohmów. O, tutaj tak. No. 384. No. Wyskoczył. No. Oczywiście można to pensetą sobie przytrzymać, można to zrobić na stole. 384, no oba mają tą samą wartość. Ok, tak możecie sprawdzić każdy element. Ja już wcześniej nie sprawdziłem, dlatego nie będę tego powtarzał na wizji. I R1 jest w tym miejscu tutaj, dlatego możemy albo sobie tak zrobić i włożyć go, co nie jest zbyt ładne, albo możemy użyć pęsetki, możecie użyć szczypiec i wyginać, ale zostają Wam takie tutaj dłuższe elementy, dlatego lepiej jest użyć pęsetki. Zawsze ściskacie od strony elementu i doginacie nóżkę od drugiej strony, żeby przypadkiem nie wyłamać jej z miejsca zespojenia nóżki razem z elementem elektronicznym. Z drugiej strony nóżki możecie sobie troszeczkę rozgiąć. Żeby Wam elementy nie powypadały. Nie musicie tak szeroko, możecie zrobić sobie taki sposób. Ja po prostu dla ułatwienia tego montażu, żeby mi elementy nie wypadały, najpierw wkładam wszystkie, a potem dopiero lutuję. Możecie oczywiście zrobić coś takiego i zamontować, przylutować element w tym miejscu od razu. I teraz tak, widzicie, klucha mi się zrobiła i co teraz? Mam za niską temperaturę i za mały grot. No niby elementy trzeba dokładnie polutować. To są elementy dosyć, to pole lutownicze dosyć małe. Być mogę tak właśnie sobie używać takiego grotu, ale przy większych polach, gdzie wymagana jest większa energia, widzicie to, nie widzicie tego. Tam, gdzie jest wymagana większa energia, przy większych polach, grubszych drutach, ten grot musiałbym wymienić. O, przygrzewamy, zostawiamy. Jeszcze raz. Przygrzewamy sobie pole lutownicze, oblewamy, jest ok. Przygrzewamy, oblewamy, jest ok. Końcówki należy przyciąć. Do tego właśnie służą cążki. Pierwszy z elementów wmontowany. Zachowujmy porządek na stole. Pierwszy z elementów wmontowany i lutowanie jest ładne. Ok. Sprawdzamy sobie jeszcze raz 390 ohmów. Instrukcja mówi R1. Widzicie R1 390 ohmów. I tak montujemy pozostałe rezystory. Tutaj mam moją inną lutownicę, która już jest nieco wyeksploatowana. Pamiętajcie, że zanim nie zaczniecie lutować, wytrzyjcie sobie grot. I tak, smyk, smyk. I piękniej się lutuje. Odpowiednia temperatura, odpowiedni grot.
Starczy chwilę przyłożyć, rozgrzać pole lutownicze, wlać odpowiednią ilość cyny. Nie potrzeba lutować długo. No, tu już widzicie, zostawiam ten punkt. No, mi się klei za dużo cyny do grotu. Oczyszczamy i powtarzamy czynność. I tak do znudzenia, aż nie wypełnimy wszystkie pola. Dobrze, ja sobie to ustawię na płasko, będzie mi się lepiej lutowało i pokażę Wam po skończeniu lutowania. Ten rezystor to jest 100 ohmów, czyli R17. I jak widzicie, jest on w linii zasilania. Mógłbym go przymocować bezpośrednio do powierzchni, tak jak tamte rezystory tuż przy płytce drukowanej, ale dlatego, że on pewnie będzie troszeczkę się grzał, zrobimy go inaczej. Tak ukształtowałem nóżki i będzie on w okolicy 3 mm od powierzchni płytki i wydaje mi się, że to będzie rozsądne rozwiązanie. Zanim nie przejdziecie dalej do lutowania, zróbcie sobie quality control, czyli kontrolę jakości. Obejrzyjcie lut, jakość wykonania tego, co zrobiliście, czy nie ma gdzieś zimnych lutów, czy trzeba na przykład zebrać jakąś kroplę nadmiarową cyny. Na przykład to mógłbym tutaj trochę poprawić. I sprawdźcie, czy wartości tych oporników zgadzają się ze schematem montażowym i czy nie popełniliście jakiegoś błędu. Na tym etapie będzie to łatwiej naprawić, aniżeli gdy będziecie mieli wlutowane resztę elementów. Montaż przebiegł prawidłowo. W związku z tym możemy wmontować sobie podstawkę pod układ scalony. Czy ja nie jestem zwolennikiem w układach audio podstawek, ale to ułatwia wymianę układu scalonego na jakiś inny. Teoretycznie mógłbym wlotować układ scalony prosto w płytkę drukowaną, ale już jest to prosty układ i też wymiana jego byłaby bardzo prosta, ale nie, zrobimy podstawkę i zamontujemy sobie potencjometry montażowe. Prawidłowy montaż podstawki. Podstawka ma wycięcie. Zwróćcie uwagę. Z prawej strony jest wycięcie. W związku z tym musimy prawidłowo wmontować podstawkę w płytkę drukowaną. Wycięciem, tak jak zaznaczono na płytce. Ponieważ wycięcie oznacza numer 1. I w tym momencie numer 1 mamy na dole z lewej strony. I numer 1 jest tutaj. Te kondensatory są małe wymiarami i w związku z tym dobrze byłoby je zamontować właśnie w tym momencie, żeby elektrolity nam nie przeszkadzały. W związku z tym zaczynamy montaż kondensatorów ceramicznych. Kondensatory ceramiczne są bardzo kruche, dlatego tak jak mówiłem wcześniej, widzicie? I od strony elementu mamy pensetę, nóżkę od strony tutaj no, od strony nóżki powiedzmy robimy o tak, rozminamy te wyprowadzenia i teraz żeby nie połamać tego kondensatora robimy tak samo w ten sposób trzymając od strony kondensatora i wyprowadzenia sobie doginamy. Chodzi o to, żeby nie połamać delikatnego kondensatora. I tak przygotowany kondensator wpinamy w odpowiednie wyprowadzenie. A jak lutować grubszą cyną? Tak samo jak tą cienką. O, widzicie, grot znowu muszę wyczyścić. Rozgrzewamy chwilę miejsce lutowania, dotykamy cyną, cofamy. Widzicie, już mi się klei grot. O, teraz jest prawidłowo polutowany.
i robimy to samo tutaj. Raz, dwa, trzy i cztery. I jest ok. Pozostało obcięcie tych nóżek i sprawdzenie, czy to lutowanie wykonaliśmy prawidłowo. Pamiętajcie, zawsze, na każdym etapie, nikt was nie pogania. Powinniście sprawdzać jakość montażu, wtedy unikniecie przykrych niespodzianek podczas odpalania urządzenia. I co? Luty są w porządku, nic mi tutaj nie zwiera. Elementy przylutowane prawidłowo. Jak widzicie, mogę uznać to za... O, przepraszam, znowu nie patrzyłem na ekran. Mogę uznać to za prawidłowy montaż. Zbliżamy się do końca tej układanki. Mamy do wmontowania kondensatory elektrolityczne. I tak, kondensator 47 mikro. Jest ich więcej. To wmontujemy sobie najpierw kondensator 10 mikro. To jest C4, są tylko dwa. Oczywiście mógłbym tu sobie wybrać ze swoich kondensatorów jakieś lepsze. I chyba tak zrobię. I pamiętajcie, że w kondensatorze ważna jest polaryzacja wmontowanego elementu. Dłuższa nóżka to jest plus, krótsza to jest minus. Minus jest także zaznaczany na obudowie takim szerokim paskiem. I na płytce drukowanej macie oznaczone, jak wlutować ten kondensator. Macie oznaczoną polaryzację. C4 to są właśnie kondensatory 10 mikrofaradów na 50 lub 63 V. Akurat w tym układzie to napięcie nie gra takiej dużej roli, bo i tak nie będziemy mieli 63 V, które mogłyby nam spowodować przebicie dielektryka. I drugi z niszikonów, odpowiednia polaryzacja i wmontowany. Ok. I teraz pozostały mi te 47 mikro. Te mogę zostawić na coś innego zupełnie. I pozostałe kondensatory wszystkie są o wartości 47 mikro na 25 V. Jak to tam jest? Na 35 V mi nawet dali. Trochę to niekorzystne, bo ten dielektryk będzie formowany z biegiem lat na niższe napięcie. No, układ mamy zmontowany. Czyszczeniem się jeszcze nie zajmę. Zrobię to później. Teraz, kiedy mamy układ zmontowany, warto by było zebrać komplet gniazd, na przykład wejściowych, ponieważ będę używał to ze starym mikrofonem dynamicznym, wyposażonym we wtyk DIN. Użyję odpowiednich gniazd. Tu mamy gniazdo zasilające i zastanawiam się, czy nie zamontować w środku odpowiedniego układu stabilizującego napięcie. Mam taki zasilacz wtyczkowy. Stary. Nie wiadomo, jak to z zasilaczami wtyczkowymi jest. Tego typu, produkcji chińskiej. One są fajne, ale niestety mają duże dętnienie na wyjściu, więc tym zasilaczem zasilę taki układ, albo też zrobię jakiś mniejszy na 7812, ponieważ potrzebuję 12 V do zasilania tego przedwzmacniacza. Niestety ten stabilizator ma najniższe napięcie 16 V, w związku z czym będę musiał zrobić nowy. Postanowiłem jednak kupić nową obudowę i nadaje ona się idealnie, ponieważ chcę zrobić jedno wejście, potencjometr głośności, drugie wejście i potencjometr głośności. I to będzie idealne rozwiązanie do tego, żeby taki przedwzmacniacz wbudować w taką właśnie ładną, śliczną obudowę. I jak widzicie, obudowę jakąś tutaj znalazłem. Muszę zrobić zasilacz. Z tego zasilacza muszę wyprowadzić napięcie. Tutaj mam jakiś schemat zasilacza na diodzie Zenera. Tutaj są części. Nie będę wam pokazywał całego procesu przygotowywania mechanicznego,
tej obudowy, ale z rzeczy, które jeszcze będziecie potrzebowali, na pewno jakiś tam zasilacz, bo trzeba to przetestować, zanim nie uruchomimy sobie na tym zasilaczu. Przyda się taka wiertareczka z zestawem wierteł do robienia dziurek w dodatkowych płytkach drukowanych, które będziecie mieli zamiar wykonywać, z tego względu, że czasem trzeba wykonać dodatkowy zasilacz. No, na przykład tutaj elementy dodatkowego zasilacza. Kupcie sobie naprawdę dobre wiertła do wiercenia otworów w płytkach. Przyda się także umiejętność posługiwania tym narzędziem, jest to suwmiareczka. No i z pewnością przyda się Wam wiertareczka stołowa, jak widzicie tutaj zamocowana na takim uchwycie własnej konstrukcji. No, jakieś tam młoteczki i inne podobne rzeczy, jak piły czy nożyce do blachy. Jeżeli chcecie wykonywać obudowy we własnym zakresie, albo chcecie wykonywać otwory montażowe w tych obudowach, przyda się też i modełko stołowe. Potrzebnych będzie też kilka pilników, takich iglaków, jak i trochę większych. No i rzecz też ważna, wszelkiego rodzaju szmaty do wycierania rąk czy sprzętu też się przydadzą. Kuwetka czysta. Oczywiście pędzel, no ale o tym mówiłem. Zrobiłem mały zasilacz. Dioda ZNK 12 V. I dlatego mamy troszeczkę mniejsze napięcie, bo mamy tranzystor na wyjściu. No i tak, mam przymiarkę. Tutaj oczywiście nic nie jest przykręcone, z wyjątkiem tego, tu trzeba wyciąć otwór z tyłu. Widać, tu będzie otworek, tu będą dwa otwory na gniazda wyjściowe. A gniazda wejściowe będę mieć jedno na dinie, drugie na takim jacku. I regulację czułości wzmacniacza. Ten potencjometr, czyli to i to. Te wymontuję i przewodami sobie polutuję do płyty głównej. Dlaczego mam jedno takie, a drugie takie gniazdo? Bo jeden mikrofon mam z takim wtykiem, a drugi mikrofon mam z takim wtykiem. W zależności od tego, jaką będę mieć ochotę, który mikrofon będę używał, to taki sobie podłączę. Oczywiście przedmaster będzie służył mi tylko jako monofoniczny, nieużywany kanał będzie wyciszony. Wyłącznika nie robię, bo po prostu AC adaptor wyciągnę z gniazda sieciowego. Tutaj zastanawiam się nad tym oczkiem lutowniczym. Prawdopodobnie przyczepię kondensator. Jakiś tam 100 nano, może trochę mniejszy. 100 nano za duży. Około 10 nanofaradów względem masy, żeby mi wszelkiego rodzaju zbliżenia ręki do tej obudowy nie powodowało jakichś tam zakłóceń. Ten kondensator jeszcze muszę wymienić, bo jest trochę za wysoki. Znajdę sobie jakiś mniejszy, niższy. To nie jest taka istotna ta pojemność. Tu mamy 2200, tu chciałem dać 1000, ale wystarczy, myślę, że 470 mikrofaradów. No i robota będzie skończona. Teraz trzeba tylko troszeczkę narzędzi użyć. Więc w warsztacie dobrze jest mieć jakąś wiertarkę. No i co? I pokażę Wam już potem zmontowany cały układ tego procesu robienia tej obudowy. Nie będę Wam pokazywał. No. Dobrze, ja to teraz polutuję. A Wy posłuchajcie, co na temat wyposażenia warsztatu mówi podręcznik. Mam tutaj książkę Technika naprawy gramofonów i wzmacniaczy. I książka jest z roku 1974. I autorami jej są te osoby: Michał Jadczyk, Andrzej Joński, Tadeusz Kowalski, Jerzy Wojtas. I ci panowie w bardzo praktyczny sposób przedstawili organizację i wyposażenie stanowiska naprawczego. Chciałbym je teraz Wam przedstawić. Przedstawiam Wam skany z książki Technika naprawy gramofonów i wzmacniaczy, tak jak powiedziałem przed chwilą. I na tych skanach możecie zobaczyć przykłady zagospodarowania pomieszczenia na serwis. Może być to mała piwnica. Także jeżeli kogoś bardziej interesują te skany z książki, to może w każdej chwili film zapauzować i przyjrzeć się ilustracjom.
Wiadomo, podstawa to dobre krzesło i prawidłowa postawa podczas prac naprawczych, zwłaszcza, że stoły do prac elektronicznych są dosyć wysokie, tak jak na przykład mój. Tutaj polecam sobie zrobić pauzę i zobaczyć typowy zestaw narzędzi, przeczytać mniej więcej, jakie właśnie narzędzia zalecane są przez autorów tej książki. Oczywiście z tych narzędzi, które tutaj są wypisane, są takie, które mi na przykład są niepotrzebne, dlatego ich nie mam. Tutaj widzicie zestaw narzędzi przenośny. Też się przyda coś takiego na jakiś wypad naprawczy, nie wiem, do klienta. Także warto mieć drugi komplecik, jakieś walizce, żeby zawsze był pod ręką, gotowy do zebrania na zewnątrz naszego warsztatu. Oczywiście mają one różne postacie, tak jak na rysunku 3.7 widzicie serwisowy przenośny zestaw narzędzi i materiałów firmy Brandstein. I też tutaj są te na lewej ilustracji płyny, czyli tak zwana chemia do naprawy elektroniki. Akurat ten do oziębiania elementów elektronicznych jest przydatny, tak samo jak sprężone powietrze w tych puszkach, ale nie wszystkie płyny są dobre. Niezbędne są w naszym warsztacie także różnego rodzaju przyrządy i mierniki. Generator RC typu PO14 firmy Zopan, jak widzicie, ma zakres częstotliwości od 20 Hz do 200 kHz, a napięcie wyjściowe do 30 V. Z takim generatorem praca jest naprawdę bardzo komfortowa. Proste generatory produkcji chińskiej oczywiście mogą wystarczyć niejednemu elektronikowi, ale pamiętajcie, że lepszy generator to lepsze pomiary. Tutaj widzicie miliwoltomierze akustyczne. To jest zupełnie inny rodzaj urządzenia, aniżeli mierniki, które pokazywałem wam na początku filmu. Te miliwoltomierze pokazują wartość RMS lub też wartość szczytową w pełnym paśmie akustycznym. Oscyloskop oczywiście tutaj analogowy jest lepszy do sprawdzania przebiegów akustycznych, ponieważ oscyloskopy cyfrowe dosyć mocno szumią. Ale jeżeli ktoś ma oscyloskop cyfrowy, no oczywiście też może nim pracować. Miernik mocy wyjściowej. No dzisiaj miernik mocy wyjściowej można zastąpić oscyloskopem, sztucznym obciążeniem i generatorem, ale taki prawdziwy miernik mocy wyjściowej ułatwia pracę. Jak widzicie, zakres częstotliwości to jest 20 Hz, 20 kHz, czyli ten miernik może nam zmierzyć, nie wiem, siłę basu, siłę średnich tonów, siłę wysokich tonów. Oczywiście te urządzenia mają swoje lata, dzisiaj wyglądają zupełnie inaczej i z pewnością wiele z nich jest cyfrowych. Tutaj widzicie miernik zniekształceń nieliniowych. Jest to model PMZ7 firmy Zopan. Jak widzicie, nasz kraj takie urządzenia produkował pomiarowe. Wiele z nich było bardzo dobrych. No oczywiście, jeżeli ktoś chce naprawiać gramofony czy też magnetofony, potrzebuje miernik kołysania dźwięku. To jest tak zwany wow and flutter. I przyda się takiej osobie stawa ułatwiająca naprawę gramofonów, z tego względu, że ciężko naprawdę z tymi gramofonami pracować w odwróconej pozycji i sprawdzać ich funkcje, zwłaszcza jeżeli to są automaty, zmieniacze i inne podobne rzeczy. Osoby, które chcą naprawiać radioodbiorniki, muszą się wyposażyć w niezbędne przyrządy, takie jak wobuloskop albo generator sygnałowy AM/FM. Przestrajanie głowicy na słuch, ustawianie pośredniej częstotliwości bez przyrządów jest obarczone dużym błędem. Oczywiście generator sygnałowy AM/FM jest drogim urządzeniem, chociaż już widziałem tańsze chińskie, za 400 zł można taki miernik nabyć. Nie jestem pewien co do jego jakości, ale do generatora sygnałowego AM/FM potrzebny jest jeszcze koder stereo, który będzie mógł nam sygnał z dwóch generatorów zewnętrznych zmodulować w fazie, przeciwfazie z wypełnieniem 70% jednego kanału lub drugiego kanału. Także dobry generator sygnałowy to powodzenie przy naprawie radioodbiorników. I to muszę chyba przyznać, że jest najdroższa część całego warsztatu. Generatory i urządzenie do obrazowania to jest najdroższa rzecz w całym tym wyposażeniu warsztatu, jak generator RCR, generator sygnałowy, woltomierz akustyczny czy oscyloskop. Niemniej, kupując takie urządzenia, mamy pewność, że naprawiany przez nas sprzęt wyjdzie w najlepszej możliwej jakości. To tyle, wróćmy teraz do tego przedwzmacniacza mikrofonowego. No i mamy montaż elektryczny skończony.
Tak jak mówię, kondensator między masę obudowę dałem. Tutaj są gniazda wyjściowe, połączone przez zasilacz masa jest. Gniazda wyjściowe mają na przewodach, dlatego że wyciągnąłem ten potencjometr montażowy, wymontowałem także C1 i C2 i dałem je równolegle od dołu do tych potencjometrów. Podłączyłem napięcie zasilania, układ scalony jest włożony. To mamy na wyjściu. Jeszcze na tym wyjściu możemy sobie 10 mV. Także widzicie, delikatny szum jest tylko. To jest prosty układ. Mam teraz mikrofon podłączony i słychać stuki, puki. Tu mogę sobie ściszyć. Jak słyszycie, nic nie buczy. Wystarczy to ładnie teraz złożyć. Może opisać, gałki kupić. Taka niestety jest za duża. Taka byłaby odpowiednia, ale niestety to nie jest na tę ośkę. Ta ośka jest ze ścięciem, więc muszę kupić gałeczki jakieś. Ja to sobie już kupię poza odcinkiem. Srebrna nie pasuje. Niebawem to. To jest Panasonic SG2220, takie kombo muzyczne. To, jak widzicie, rozsypane. To jest magnetofon TC280 firmy Sony. Tutaj mam odtwarzacz Blu-ray, z dwóch złożyć jeden. A to poznacie szczegóły w odcinku. Jeżeli mamy zapowiedzi, to powiem tak. Kupiłem głowicę do ZK146 i wreszcie będę mógł skończyć ten temat. Magnetofon będzie służył mi w sypialni jako wspomnienie dzieciństwa. To tyle w tych zapowiedziach. Na zakończenie odcinka, no widzicie przyrządy, które już używałem. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że te porady przydały się w jakiś tam sposób. Będą pomocne przy organizacji Waszego warsztatu. A teraz życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrowia. Trzymajcie się.